Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Jako, że jestem fanem wielu różnych uniwersów, czytałem dziesiątki książek i komiksów, a także oglądałem wiele filmów, seriali czy też anime, i jako, że jestem zwolennikiem wiernego trzymania się tekstu źródłowego i nie zmieniania tego, co twórca danego świata miał na myśli, tworząc jego poszczególne segmenty, dziwię się, jakie to kolejne alternatywne wersje różnych postaci powstają podczas bazowania na teoretycznie doskonale poznanym świecie Tolkiena. Pierwszy z dzisiejszych materiałów chciałem poświęcić na temat newsa o nowej wersji Aragorna, jak i innych postaci ze świata Władcy Pierścieni, które pojawiły się w świecie gier serii Magic the Gathering. Możemy w niej się zapoznać z nowym setem kart dodanych do gry, które przedstawiają nowy design dobrze znanych postaci. Oczywiście kłóci się to z samymi książkowymi opisami danych bohaterów i wierni fani tego uniwersum nie ukrywają również niezadowolenia. Ich nowy wygląd nie może być wytłumaczony szczątkowym materiałem bazowym lub samą wizją autora, który pozostawi na dowolność interpretowaniu wyglądu bohaterów swoich książek, gdyż przykładowo Aragorn był w nich dokładnie przedstawiany i średnio rozgarnięty, leniwie strój palczasty mógłby z dostępnych danych domyśleć się, jak wyglądał. Po części z jego opisem mogliśmy zapoznać się w Drużynie Pierścienia, książce z 1954 roku, gdzie był przedstawiony jako wysoki i chudy mężczyzna z ciemnymi włosami zakończonymi siwym akcentem i bladą twarzą o surowym spojrzeniu. Nijak więc się to ma do tego, co zostało zaprezentowane na kartach postaci, w tym akurat przypadku Aragorna i Arweny. W mojej ocenie wprowadza to w błąd ludzi, którzy nie znali tego uniwersum, co skutkuje późniejszymi przekłamaniami i sporami fanów, którzy nie wiedzą już dokładnie, na czym bazować. Sam mam zresztą takich znajomych, którzy po zapoznaniu się z serialem Pierścienie Władzy, nie znając książek, uważają się za znawców uniwersum. I nie można ich w żaden sposób przekonać, że historia i wydarzenia w tym świecie oryginalnie były zupełnie inne. Przyglądnijmy się dodatkowo Galadrieli, która, no jak sami widzicie, jest jaka jest. W książkach opisywano ją wraz z mężem Celebornem w ten sposób: pani nie mniej wielka niż pan, a ich twarze były poważne i piękne. Obaj byli ubrani na biało, włosy pani były ciemnozłote, a lorda Celeborna srebrne, długie i lśniące. Ani nie mieli wieku z wyjątkiem głębokości ich oczu, bo były one ostre jak włócznia pod gwiazdami, ale nie zgłębione jak studnie długiej pamięci. Ogólnie rzecz biorąc, według twórców ich alternatywny wygląd ma być dostosowany do obecnych czasów i nowoczesnego społeczeństwa. Tak samo zresztą tłumaczyli się twórcy Pierścieni Władzy. Według mnie same prawa do tytułu i możliwość czerpania zasobów uniwersum nie powinny być wyznacznikiem, że można z nimi robić, co się chce. I powinno się jednak mieć szacunek do autora i nie zmieniać jego wizji świata, który stworzył. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym materiałem informacyjnym, czy według was uniwersa powinny trzymać się zasad i reguł, według których tworzyli je ich twórcy, czy też każdy dowolnie powinien zmieniać ich wizję wedle aktualnych potrzeb kulturowych. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!